Dobra, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj coś będzie takiego, co nie było nigdy u mnie na kanale. Nie wiem, czy ktoś już potrafi rozpoznać, o co chodzi z tej perspektywy. Natomiast chodzi o UPS-a, słuchajcie, Evera Duo 2. Jest jeszcze wersja Duo 2 Pro i ona się różni tym, że chyba tam ma jakieś jeszcze USB, dodany port. Zobaczymy sobie za chwileczkę jeszcze pewną instrukcję obsługi do tego UPS-a. Słuchajcie, kupiłem tego UPS-a nie ze względu, żeby go naprawiać, tylko pierwszy taki zamysł mój był to, że chciałem sobie z tego UPS-a zrobić taki zasilacz serwisowy, znaczy obudowa tego z UPS-a jest genialna na przerobienie jej właśnie pod ten motyw taki, żeby tutaj na przykład był wyświetlacz z zasilacza serwisowego. W tym wypadku tego mojego Synlinka chciałbym tutaj wrzucić, a wrzuciłbym go gdzieś tutaj pod tymi diodami, tak żeby był ten panel cały. No i wtedy mamy tak jak te Chińczyki sprzedają na AliExpressie, no w sporych pieniądzach można powiedzieć, bo taki najtańszy panelik, słuchajcie, zasilacza serwisowego, który ma na przykład, nie wiem, 60 V na 6 A z 400 zł kosztuje. I oni jeszcze sprzedają do tego zasilacz z obudową. No i to już tam ceny są w granicach 800 zł, 700. Także niemałe pieniądze. I powiem wam coś takiego. Zanim przejdę do tego UPS-a, to pochwalę się projektem mojego znajomego. Mam nadzieję, że mnie nie opierdzieli, że pokazuję zdjęcia. Słuchajcie, jak on sobie zrobił z UPS-a obudowę pięknie. Patrzcie. Tu jest jego projekcik. Ta obudowa jest włożona do obudowy, znaczy ten zasilacz jest włożony do obudowy po UPS-ie. Fajnie to sobie przerobił. Tutaj mamy jakieś dwa złącza USB, włączanie, wyłączanie. Dokładnie tu jest główne zasilanie. I tu on mi jakoś jeszcze tłumaczył, że zrobił sobie jeszcze przed tym zasilaczem włączanie jakoś tak, w ten sposób, nie? Że tutaj główne zasilanie się włącza, jakby tamtego, tych zasilaczy. No i tutaj, żeby potem ten panelik zasilić, to chyba tutaj się go włącza. Dwa wyjścia, plus minus prawdopodobnie, a wręcz na pewno. No i ten zasilacz. To jest wersja, słuchajcie, tu nie widać za bardzo, ale chyba 60 V na 6 A, czy jakoś tak? W każdym bądź razie było to kupione, ten panelik, za 130 zł. Black Friday, czy coś takiego, czy w tych promocjach, co było ostatnio na AliExpressie. Także ja chciałem sobie w ten sam sposób zrobić, że tutaj z przodu też zamontować sobie mój od Cinelinka ten zasilaczek. No i kurde, fajnie by to wyglądało, gdzieś na biurko sobie tak postawić. To nie jest duże, nie jest duże, ale jest cholernie ciężkie. Tutaj ten akumulator z tym zasilaczem, ze wszystkim, no powodują, że ten UPS trochę waży. Ale mówię, tak postawić to na biureczku z takim zasilaczem, świetna sprawa do zmodowania. No i dobra, słuchajcie, najpierw takie coś. Zobaczmy sobie na Allegro opis tej aukcji. Widać? Widać, dobra. Słuchajcie, to jest ta aukcja za 29 zł z Wrocławia. I po prostu on się nie wyłącza, tak? 500 VA, 300 V. A tutaj mamy sprawne za 159 zł. Czyli to UPS-y można kupić w miarę tanio. Można tak powiedzieć. No i co? Tutaj taki zimny start. Możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączonej sieci zasilającej. Fajny patent. Generalnie to co? Zimny start polega na tym, że biorę sobie takiego UPS-a i wyciągam z plecaka i podłączam urządzenie 220 i w zależności ile ono tam wat pobiera. Bo to jest 300 W, to wtedy ten ileś tam czasu będzie trzymało mi? Fajna sprawa, no nie powiem, że nie. Ciekawy jestem, ile by. Nie, no taka szlifierka to by szybko raczej wyczerpała. No i z tyłu wygląda coś takiego. Breaker. Tutaj z tyłu. In i out. No i to jest tutaj fajne, bo tutaj coś pisze, że jest. Zabezpieczenie przed zwarciem.
filtr telekomunikacyjny. Zresztą zaraz wam powiem coś więcej o tym, o tych tutaj dwóch gniazdach. Mój znajomy jest normalnie genialny. On dużo informacji mi przekazał na temat tego UPS-a. Ja się też z wami podzielę. A słuchajcie, jeżeli chodzi o tutaj takie jakieś sceny w sklepach, to tutaj nie jest podana. Tu jest instrukcja obsługi, którą sobie zaraz zobaczę. No i popatrzcie, na X-comie jest za prawie 700 zł. Nówka sztuka. I tak o, no to jak tutaj jest ta instrukcja, to pisze zimny start, to jest fajne, dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii, mikroprocesorowa kontrola wszystkich parametrów, odporność na przeciążenia, zabezpieczenie przed zwarciem, filtr telekomunikacyjny, komunikacja z komputerem poprzez port USB, dotyczy tylko zasilaczy Duo 2 Pro. No i tutaj wiecie co, będzie fajna, ciekawa kwestia na temat tego, czy może na tej płycie jest po prostu gniazdo USB, czy możliwość jakby wlutowania i wyprowadzenia, co by dało nam komunikację z PC-tem, to by było też śmieszne trochę z jednej strony, że można sobie tak zmodyfikować na Pro. No i dobra, instrukcja jak instrukcja, będą jakieś pewnie ostrzeżenia. Warto sobie taką instrukcję, powiem wam szczerze, przeczytać, bo się też można sporo rzeczy takich ciekawych dowiedzieć. No i zobaczcie, tak o, jeden, włącznik urządzenia, dwa, sygnalizator trybu pracy, sygnalizator awarii. I teraz tak o, z tyłu, przewód zasilający, ok. Piątka, bezpiecznik automatyczny. Słuchajcie, to jest bezpiecznik automatyczny. No i teraz już wam powiem pierwszą taką ciekawą informację na temat tego, którą powiedział mi mój znajomy, że to jest tutaj na wyjściu, to nie jest na wyjściu, jak jest tutaj zasilanie podłączone przez kabel do tego UPS-a, tylko na wyjściu na te porty 4, że jak coś się tam wydarzy, to on po prostu tutaj wybija. Też super sprawa, bo załóżmy, gdzieś tam coś zrobi zwarcie na tym wyjściu, to ten bezpiecznik wybija, tak? Zabezpiecza jakby tam w środku całą tą płytkę. Gniazdo komunikacji z komputerem. Szóstka. Aha, z tej strony, gdzieś na górze. Tak jest złącze jak na drukarki. No ciekawy jestem, czy po rozebraniu będzie gdzieś możliwość zamontowania takiego złącza. W ogóle, no to jest ciekawa kwestia. I co, w zasadzie chyba tylko tym się różni ta wersja Pro, tak? Tym złączem USB. Ale jaja, 4, przewód zasilający, dobra. Montaż zasilacza. Uziemienie, faza neutral. Jak to ma być? Źródło zasilania. Obciążenie. Czyli tutaj w ten sposób. Źle to jest, widzicie? Tu już jest źle. To jest poprawnie. Sygnalizacja optyczna. Jeden tryb sieciowy, tryb dioda świeci. Aha, tutaj mamy te kolorki. No to też jest ciekawa kwestia. Dobra, podlinkuję to do tego. Aha, akumulator i czasy podtrzymania. Są różne wersje. 12 V, 5 Ah, 7, 5 i 7, 16 godzin, 10 godzin. Dobra, ciekawy jestem, jaki tam będzie siedział ten akumulator. Także co? Jeszcze coś tutaj było ciekawego do pokazania? No nie ma, dobra, instrukcja instrukcją. Także lecimy z próbą sprawdzenia, co się będzie działo. Słuchajcie, w tym celu podłączę go do zasilania, do sieci po 220. Zobaczycie, czy coś będzie tutaj reagował, czy nie. Obrócę go w tą stronę, żeby było widać. Uwaga, podłączam do zasilania. 3, 2, 1, go. Nic, zero po prostu reakcji. Nie reaguje. I teraz taka kwestia, ja bym sobie sprawdził, czy on w ogóle na wyjściu daje jakieś napięcie,
jeżeli będzie taka możliwość. Tylko słuchajcie, wezmę miernik. Wezmę miernik. No i co? I sprawdźmy sobie, czy on coś tam tutaj wypuszcza. 4 V AC. 4 V. 4 V. No i tu prawie 5 V. Także tutaj nie ma żadnego zasilania na wyjściu. To jest pierwsza rzecz, jaką wiemy. Tu mamy ten breaker. I po prostu jak go, z tego co mi mówił znajomy, gdzieś tu będzie zwara, obciążenie, wybija go i go wtedy wciskamy, żeby on po prostu się zresetował. Jakiś tam niby bimetaliczny. Dobra, odpinam zasilanie, bo będziemy go za chwilę rozkręcać. Słuchajcie, zasilanie odpięte i się patrzę teraz, jak on tutaj jest skręcony. Raz, dwa, trzy, cztery śruby. Tutaj od tych RJ-tek nie będę nic robił. No i dobra, jeszcze taka kwestia odnośnie tego in-out. To jest super mega fajna sprawa. Z tego co mi znajomy powiedział, to jest po to, że zabezpiecza jakby naszą sieć LAN przed przepięciem. O co chodzi? Podłączamy sobie tutaj, słuchajcie, in z routerem. Dobrze mówię, z routerem. Tak, chyba tutaj wchodzi router. I tutaj wyjście idzie do laptopa. I w przypadku takim, gdzie mamy burzę, a słuchajcie, były takie przypadki i nawet naprawy na polskim YouTubie, że przez burzę, przez port LAN uszkadzało nam na przykład, nie wiem, laptopa, konsolę, router. I to zabezpiecza nas właśnie przed takim czymś, że jak piorun pierdyknie gdzieś tam w sieć, to nie pójdzie nam to bezpośrednio na laptopa, czy tam konsolę, tylko przejmie to nasz UPS. Nas zabezpieczy po prostu przed tym. Także taka ciekawostka, ja nawet o tym nie wiedziałem, że takie coś mają UPS-y. Także mam nadzieję, że ktoś też się czegoś ciekawego dowiedział. No i dobra, spróbujmy sobie go rozkręcić. W tym celu użyję magicznego, elektronicznego śrubokręcika. Mam nadzieję, że dosięgnę nim śruby. Jest! Ale fuksior, na styk. Po prostu na styk. Coś pięknego. Słuchajcie, dosyć grube te śruby są. Odłożę na bok. No, nie chcę wyjść. No, to mi się udało. Ok, wszystkie cztery śruby wykręcone. I teraz tak o. Jeżeli chodzi, czy ten router był kiedyś rozbierany, no tutaj z tej strony ta naklejka nie widać, żeby była gdzieś naruszona. Jest po prostu perfekt. Dobra, słuchajcie, spróbuję go rozebrać. Tylko pytanie jest, czy mi się to uda w jakiś prosty sposób. Cztery śruby, tak? Dobra, użyjemy sobie magicznego urządzenia, które jest rewelacyjne. Czegoś takiego. Nie pamiętam, gdzie to kupiłem. I zobaczymy, czy to jest trudne, czy nie jest. Up, coś tam odpadło. Coś słyszałem, że odpadło. Naklejka nas teraz trzyma. Żeby być w pełni profesjonalnym, włączę hota. Słuchajcie, włączę hota. Zobaczycie, jak się pięknie usuwa naklejki. Ta naklejka teraz mnie trzyma. Mam nadzieję, że dużo tutaj nie będzie trzeba tego grzania robić. Dobra, spróbuję to jakoś odkleić. Czy zarazem to jest jakaś plomba gwarancyjna, czy co?
Nie wiem. W każdym bądź razie trzeba tą naklejkę tutaj zerwać. No mówię, on nie był otwierany, bo definitywnie widać, że ta naklejka była naklejona w idealnym stanie. Także naklejka jest już ściągnięta. I teraz tak. A może podlewali jakąś sipą czy czymś? Dobra, on będzie się otwierał bardziej w tą stronę. Spróbujmy go otworzyć. Aha, czyli zasilacz jest na tej płycie umieszczony, tak? Cały akumulator jest po drugiej stronie. Także zrobimy sobie w ten sposób. Coś tu wypadło, słyszę. Słuchajcie, ja odłączę akumulator. A jeżeli mi się uda? Ale nie udało mi się. Coś tu... A, wypadło od tych diod. Dobra. To jest taki plastik. Nie chcę na razie nic podotykać. Słuchajcie, najpierw spróbuję zdemontować, żeby nie dotykać tutaj żadnych kondensatorów. Akumulator. Spróbuj, on jest na takich tych grubych. Trzeba go odłączyć. Plus i minus. Dobra, jest, ok. Zobaczmy sobie. Trochę ogarnijmy sytuację. Kurde, sam akumulator ile waży. Go da rady jakoś wyciągnąć? Och, da rady, dobra, super sprawa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o złącze RJ45, to w ten sposób wygląda. Ale patent. To wiecie, że takie coś możecie sobie wyciągnąć z UPS-a i stosować jako zabezpieczenie przed burzą? Ja myślałem, że to jest jakoś z płytą tu podłączone, ale ciekawostka. Słuchajcie, jeżeli macie uszkodzone UPS-y, Evera, taka płytka, wyciągacie ją, nawet można by pokusić o wydrukowanie na drukarce 3D jakiejś malutkiej obudowy. No i zobaczcie, macie w ogóle zabezpieczenie. Ja w ogóle wyciągnę je z tego, tylko tu jest na gwiazdkę. A. Dobra, na razie się z tym nie będę męczył, bo tu jest gwiazdka. Co tu jest? Jedna dioda. Słuchajcie, dosłownie jedna dioda, nie wiem co pod spodem tam jest, ale tylko jedna. Tu w ogóle można włożyć jeszcze więcej tego, tych elementów, jakby może polepszyć zabezpieczenie. Zobaczcie, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, plus jedna jeszcze ta. Z energii. Ale patent. Oni włożyli po prostu coś takiego, nie? Żeby uciąć pewnie koszta. Najprostsze zabezpieczenie przed wyładowaniem, przepięciem właśnie przez jakąś burzę. Ha! Także kurde. Mamy to. Słuchajcie, jeżeli chodzi o akumulator, nie jest to kwasiak, jeżeli chodzi o UPS-y. W UPS-ach z tego co widziałem, nawet u znajomego, jak mi pokazywał, też takie UPS-y rozebrane i wyciągnięte akumulatory, zawsze siedziały akumulatory żelowe. No i tu jaki mamy akumulator? Słuchajcie. Um, 13,5-13,8 V. Initial current 3 A max. No jest to na pewno... 12 V, 360 W. Made in Vietnam. Dobra, to zaraz tak o. Ile on ma napięcia? Sprawdźmy go. Bo to uszkodzenie może polegać na tym, że akumulator jest zepsuty i dlatego on się nie włącza. Uwaga. Przełączam na DC. Plus, minus. Obserwujmy miernik. No i już wiemy, że jest akumulator zdupczony. 424, nawet pół volta nie ma. Słuchajcie, akumulator jest... Co? Pierdzielnięty. I pytanie jest, czy można go postawić, czy mógłbym go podładować. Tylko właśnie, czym go mógłbym naładować? Czy... Tu jest ile? 12... 13,5 V. Dobra, pytanie do Was, bo ja się tak za bardzo nie znam na tym wszystkim. Napiszcie mi w komentarzu, jak ten akumulator
mógłbym spróbować reanimować. Czym go? Czy po prostu ustawiam zasilacz na, powiedzmy, nie wiem, 13,8 V? Czy może nawet 15 mu dać volt? Ale to jest 12, tak? 12 V. Czy po prostu 12 V ustawiam i go ładuję? Napiszcie w komentarzu normalnie, bo potem go, żeby rozłączyło. Tu nawet co on ma? Jakieś takie jakby cele, nie? Ale to jest co, PB? Nie, to nie jest żelowy. Nie mówcie, że to jest ten. Nie, PB to jest ołów. Także. PB. Zgłupiałem już. A tu w ogóle nawet nie piszę o żadnym typie akumulatora PB. UPS ten. Wiecie co? Sprawdzę sobie zaraz w internecie te oznaczenia tutaj. Czy to mi wywali, że to jest kwasiak? W takim tym? To by wyglądało, jakby miał te zaślepki na elektrolit. Nie wiem, czy to jest to, czy nie. Dobra, na razie nic nie będę grzebał. W każdym razie akumulator jest padnięty. I teraz tak o pytanie. Co się stanie, jak ja teraz podłączę go do zasilania? Czy tutaj te diody coś mi zaczną komunikować, że on nie ma tego podpiętego akumulatora? Bo też mógłbym się podpiąć tutaj zasilaczem, tylko zasilacz teraz mam rozdupczony. Nie podłącza się. Także jakbym mu dał tutaj 12 V na zasilaczu, to podłączając go do sieci, powinien mi pewnie tutaj diodą sygnalizować, że jest niskie napięcie akumulatora, czy jakoś tak. No i tutaj jest ten bezpiecznik, który właśnie wywala. No i co? Transformator, z tego co tutaj znajomy mi mówił, to tutaj jest falownik jakiś, czy coś w tym stylu. Ale gdzie to jest, to szczerze wam powiem, nie powiem. Chodzi o to, że zmienia z DC na AC, tak? Dobra, podłączę go do zasilania. Zobaczymy. Włączony, wyłączony. Dobra, teraz jest włączony. To nie powinien się chyba włączyć sam. Uwaga, 3, 2, 1. Okej, okay. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. Podłączony jest. 220, żeby sprawdzić w ogóle, czy on dostaje zasilanie na płycie. Tak, o, tutaj idzie prądzowy przez bezpiecznik. No i tam gdzieś jeszcze mi się pcha na płytę. Chwila, gdzie on idzie? Tam aż. Dobra. Zobaczmy jeszcze jedną kwestię. Nie, no dobra. Próbuję go włączać. Na razie nic nie będę tutaj grzebał, żeby nic nie spierdzielić. Uwaga, włączam go. Nie reaguje. I pytanie, czy jakbym mu zapodał tutaj 12 V, czy on stanie? Ja mam coś takiego. Mogę mu na krótko załączyć. Jak mi się to zwarło? Jest niemożliwe. Słuchajcie, zostawiłem akumulatory, patrzę się, a teraz są zwarte te druciki. Czy to może dojść do... Nie no. Muszę ogarnąć temat, bo jest masakra lekka. Ile on tu mi pokaże w ogóle? Rozładowany. Ale w topa. Ja się ciągle zastanawiam, tak, bo mam tych akumulatorów trochę w domu, że nie daj Boże, jakby doszło gdzieś do zapalenia takiego akumulatora, no to chata płonie. I teraz się patrzę, a te druciki były zwarte. To jest niemożliwe, przecież jak ja go zostawiłem na biurku tak, to jak mogły się same zawrzeć? Ja pierdzielę. Dobra, zastanowię się, jak to zrobić. 12 V. 12 V muszę mu tu podpiąć. Jakiś zasilacz 12 V.
Żeby chociaż był. Dobra, dajcie mi chwileczkę i zaraz zobaczymy, czy on ruszy na zasilaniu. Słuchajcie, ja się zastanawiam, jak mu podpiąć 12V. Z czego? Przecież mam zasilacz ATX-a. Teraz tutaj pokażę wam, że włączyłem go. Podpiąłem się sondami pod wyjście. I patrzcie się na to. 12V jest? Jest! 12V! Także 12V mamy. Tylko jeszcze sobie tutaj zrobię taką przejściówkę, żeby się tutaj pod te podpiąć. Słuchajcie. Coś takiego. Dobra, to teraz, żeby go zapiąć tutaj w to, ja go wyłączę od zasilania. Włączę go od zasilania. OK, wyłączony. I teraz tak o, minus do minusa. Niech sobie tutaj złapię. Tylko to jest takie badziewne, że wolę mieć tutaj bananki. Ja pierdziel. Wiecie co, to jest badziew, to jest taki badziew, to jest dobre na jakieś takie delikatne rzeczy, ale żeby to złapać, tutaj coś, to jest po prostu śmiech na sali. Zastanawiam się, jak to zrobić. Musiałoby być gdzieś tu, kurde, jakoś tak o, w jednym miejscu, żeby się nie ruszało. Dobra, jest, plus. Ja pierdziele, jakie to jest gówno. Złapiesz? Dobra, złapał mi na tym. Teraz jeszcze tylko tutaj. Dobra, jest podpięte. Słuchajcie, włączę go do zasilania. Wyłączony jest? Wyłączony. Włączam go do zasilania. Zasilacz ATX-a chodzi nadal. Podłączyłem. Zasilacz chyba się obciążył od zasilacza, bo wentylator coś zmienił ten. Czyli coś już tutaj ten. Dobra, włączam go. Jest. Zielona dioda. Co pokazuje zielona dioda? Druga na dole. Świeci się tutaj. Na zielono coś. Wykrzyknik. Jakie jest wyjście? Staram się to jakoś zmierzyć. Ostrożnie biorę miernik. Chcę zobaczyć, jak co on daje na wyjściu. AC. Miernik tutaj. Obserwujcie miernik. Kubek wezmę. No słychać, że zasilacz inaczej pracuje. Słuchajcie, podpinam się pod wyjście. 236 V. Słuchajcie, jest 237 V, patrzcie. Działa. Ja pierdzielę, działa. On jest sprawny, akumulator ma zdupczony. Na drugim. 236 V. No nie wierzę, w to działa. Dobra, sprawny jest cholernik. Czyli mamy werdykt, bardzo prosty. Słuchajcie. Powyłączam to, dajcie mi chwilkę, żeby tu nie narobić bałaganu. Wyłączę go. Wyłączył się. Słychać, przekaźniki pracują. I tu są już przekaźniki, słuchajcie, takie, no dosyć szybkie one powinny być, tylko w którym miejscu teraz one są? Trudno mi to jest w ogóle stwierdzić. Gdzie tu są te, tu jest chyba jakiś przekaźnik. No, tu jest przekaźniczek. No i co? Świeci na zielono dioda. Z tym wykrzyknikiem tutaj. Tym trójkątem. Tu na górze nie świeci, nie? Dobrze. Nie, czy ja źle pokazuję? Źle pokazuję. Ja, tak jest obudowa. Sorki, dobra. Świeci na zielono akumulator. Tutaj, gdzie jest czerwony. To przez czerwona dioda, nic nie świeci. Czyli on działa, normalnie działa, włączył się. Dobra, słuchajcie. Sprawdzone. Wyłącza się. Zasilacz wyłączę. Dobra, zasilacz się przydał od laptopa. Jak widzicie,
Zasilacz od laptopa, raczej od komputera ATX-owy, bardzo się przydają. Przecież on ma 12 V na wyjściu 5 V i 3,3 V, także takim zasilaczem można sobie diagnozować niektóre urządzenia, tak? Sprawdzić zasilanie na przykład bez problemu. Dobra, kwestia. Szybki temat wypnę go z ładowania. Rozwiązany. UPS jako samo urządzenie bez akumulatora jest w 100% sprawne. 236 V dawał na wyjściu, ale piękna sprawa. Nawet szkoda mi będzie chyba niszczyć tej obudowy. Zastanowię się, co zrobić dalej. I teraz robię coś takiego. Być może on gdzieś stał długo, nie wiem. Teraz jest kwestia rozkminy tego akumulatora. Ile taki kosztuje sprawny, załóżmy, czy by się opłacało gdzieś kupić taki akumulator, ale raczej wątpię, żeby poniżej 100 zł kosztował taki akumulator. I powiem wam tak, sobie odłożę tylko to. Sprawdźmy sobie na koniec informacje o tym akumulatorze, co wypluje nam Google.